szkockim przez telegendę. Jeszcze drobną rzeczą, która też bardzo zabawna, jak ja tu przyjechałem, to było natychmiast po powrocie Piłsudskiego. Jak przyjechałeś do Warszawy? Jak wyjeżdżałem z Warszawy. I wtedy w Petersburgu nikt jeszcze nic o tym nie wiedział. Więc zrobili takie zebranie polskie, żebym ja mówił, co się dzieje w Polsce. I miałem dwa zapytania, stale te same. Kto jest Piłsudski i kto to jest ten człowiek? A z drugiej strony, czy są ciastka? No to, bo ludzie tam byli tak wygłodzeni, bez cukru, że to były równie ważne jak Piłsudski. No wszystko jedno. No w każdym razie po tym wszystkim wróciłem do kraju i zaraz zapisałem się z powrotem do wojska. Ale, bo zmieniłem przekonania, ale że byłem oficerem, który był miał z wojska ostatecznie, zapisałem się jako żołnierz i byłem przez rok żołnierzem w pociągu pancernym takim małagowskich i dopiero po tym roku podałem prośbę do mojego pułku, żeby mój pułk mnie na powrót przyjął. Oni mnie natychmiast przyjęli. No i tam to są drugie historie, nie wiem, czy to warto opowiadać. W każdym razie jedyna rzecz, jeżeli ja się wsławiłem w tym wojsku rzeczywiście, to jest, że w pewnym momencie, ja, który jestem taki oficer jak żaden inny, bo nic nie umiałem, byłem na czele tego mojego plutonu i wyjechałem na jakieś wzgórze wskutek tego, że miałem doskonałego konia, a ty na konikach ledwo mogli mnie. I tam były dwa pułki sowieckie, które atakowały nas z góry. I ja sam jeden wyskoczyłem przeciwko nim, bo tamte jeszcze w ogóle nie dojechało. I ciągle do mnie, no to... Opowiadaj, ja bardzo to lubię. Nie, to są prawda. Opowiadaj. W każdym razie ja miałem szablę i wiedziałem, że ja z tą szablą, ja żadnej łozy nie wyciąłem w moim życiu. Gdzieś ja bym ludzi Więc wiedziałem, że mam pistolet. I wziąłem pistolet i z pistoletem tak do nich jechałem. A ten pistolet się zaciął. Inni twierdzą, że ja nie wiedziałem, jak bezpiecznie. Wszystko jedno. W każdym razie przede mną miałem tego oficera, który był w mundurze halerowskim, naturalnie ściągniętym z trupa i takiego agitatora sowieckiego w czarnym płaszczu takim ogromnym. I oni do mnie strzelali i jeden z tych ludzi tak zaczął zakręcać, żeby mnie z tyłu zachwycić i ryczał tylko: łapcie tego skurwysyna. Ten skurwysyn zrobił się sławnym całym. No, a tymczasem moi ci żołnierze podjechali, zająłem tę górę i to było jedyne moje sąsiedztwo mojego życia. Dzięki szczęśliwemu doprawdy zbiegowi okoliczności dzisiejszy wieczór, od dawna planowany przez księży Palotynów, poprzedza zaledwie o 3 dni otwarcie w czwartek 21 marca nowej paryskiej Biennale Malarstwa w olbrzymiej hali kompleksu La Villette, na którą Józef Czapski został zaproszony z 10 obrazami. 11 lat temu, pisząc o pięknej monografii poświęconej Czapskiemu przez Muriel Ganibin, zapytywałem, dlaczego nie był on jeszcze wówczas uznany w skali światowej za jednego z wielkich malarzy naszych czasów. Paryska Biennale Młodych Malarzy została założona w roku 1959. Jej pierwszym laureatem był Jan Lebenstein. Ale jej prestiż światowy nie przetrwał roku 1968 i od paru już lat tutejszy establishment artystyczny zastanawiał się nad reformą mające zapewnić Paryżowi rangę równą Biennale Weneckiej czy manifestacji Documenta w Kassel. Zaproszono w tym celu kustoszów Muzeów Sztuki Nowoczesnej z krajów o największym znaczeniu na światowym rynku artystycznym, Niemiec, Włoch i Stanów Zjednoczonych. Pierwszą ich radą było znieść granice wieku i zaprosić starych mistrzów na równi ze wschodzącymi gwiazdami. W toku dyskusji niemiecki gość rzucił nazwisko Czapskiego.
Czapski, Czapski, kije Czapski. Zakłopotali się awangardowi eksperci francuscy. Jak to? Macie tu wielkiego malarza i nawet o tym nie wiecie. Główny francuski komisarz wystawy przyjechał do Maison Lafitte, żeby wybrać 3 obrazy Czapskiego. Wyjechał, prosząc, by wystawił ich 10. Stanowi to konsekrację formalną, którą można porównać w zakresie sztuk plastycznych z przełomowymi chwilami odkrycia przez Zachód Gombrowicza czy Miłosz. Niesłychanie ważnym rokiem było po skończeniu wojska, że zaraz wstąpiłem do Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. I natychmiast stworzyła się taka paczka wielkiej przyjaźni między nami. To był Zygmunt Waliszewski, który z Gruzji przyjeżdżał, bo on nawet źle mówił po polsku. Jan Cybis, który był chłopem ze Śląska i który wywiał stamtąd z powodu Niemców, którzy go chcieli tam zarżnąć, bo on głosował za Polską. I w ogóle cała nasza paczka z Potworowskim razem, zrobiliśmy ten komitet kapitułów, komitetu paryskiego to się nazywało. Ja dopiero wtedy naprawdę odkryłem Polskę. Ja byłem bezwarunkowo, jak byłem w Rosji, miałem pewien kompleks niższości Polski w stosunku do Rosji. Puszkina znałem, Tołstoja znałem, Dostojewskiego znałem, a literatury polskiej bardzo mało znałem. I tu największym wydarzeniem mojego życia jest, że odkryłem Brzozowskiego, który dla mnie był rewelacją. Byłem w Krakowie i poszedłem do dentysty i na stole tamtych gazet była jakaś taka dość zabrudzona książka i to była książka Brzozowskiego. Legenda Młodej Polski. Ja ją otworzyłem i naraz zobaczyłem, że jestem tylko Polakiem. Że ten cały atak na Polskę zdziedziniałą, ten cały atak na tę Polskę, którą ja znałem, no to było w moim uczuciu moje. I wtedy się dosłownie zakochałem w Polsce. On i Wyspiański. Ja pamiętam, że to było bardzo niemodne. Ja byłem zawsze niemodny. Dlatego, bo wtedy już to był okres młodej Polski, która się już dawno skończyła. A 20 lata to był Leger, to były takie rzeczy. Jak ja Cybisowi czytałem Wyspiańskiego, to on mówi, no tak, tak, ale to jest 40 stopni gorączki. A ja się wtedy upajałem tym. I pamiętam, na Wisłę czasami wialiśmy kąpać się w upały z Akademii, uciekaliśmy. I pamiętam, że jak ja widziałem ich, jak Strzałecki mówił, właściwie nie wiem, co jest ważniejsze, malować czy leżeć na piasku i sobie... Ja pamiętam, że ja miałem takie uczucie jakiegoś więziennego zapachu, co za mną chodzi, to znaczy Żeromski, to znaczy Brzozowski. Ja byłem z tamtej generacji. No i to są moje wrażenia krakowskie. I stamtąd był nasz wyjazd kapistów do Paryża. Cóż ja mam o tym powiedzieć? Nasz jakiś dogmat wtedy było, że w malarstwie polskim tylko fabuła interesowała, a malarstwo było w ogóle nieuznane jako samoistniejący fakt. I myśmy się bili o malarstwo, które nazywaliśmy peinture, no, w porównaniu do mate. I zawsze tym wrogiem naszym osobistym był uczczony Matejko. Także naprawdę, że dziś nawet zmieniłem stosunek do Matejki, bo był na pewno, bo uważam go za genialnego człowieka, bo on stworzył historię Polski, którą my wszyscy, kochamy go czy nie kochamy, uważamy za historię polską. Ale myśmy wtedy wyjechali z tą myślą i trafiliśmy do Paryża. I to był nasz może najtrudniejszy okres w moim życiu. To było Dichtung und Wahrheit. To jest to, co ja sobie wyobrażałem, że Paryż padnie u naszych stóp, bo ja miałem takich geniuszów jak Waliszewski i Cybis. Potworowski się to dopiero później okazał. No i Artek Nachtsamborski. No a i wtedy tam dopiero
zobaczyłem, jakie życie jest, i inne życie, i malarstwo, i wszyscy, i ludzie prawdziwej kultury malarskiej, jak na przykład Waliszewski, który był dla nas fenomenem, właściwie zaczął malarstwo od początku, jak nareszcie zobaczył te malarstwo, o którym on brydził. Picassa znałem, bo kilka razy go spotkałem, no i zrobiliśmy, przecież ciągle robiliśmy jakieś wariackie imprezy, jakiś bal dla malarzy. Wtedy na tym balu był Bonnard, który był przyjacielem naszego mistrza. I był Picasso, przyszedł z misią sertową, z którą my się wtedy już kumaliśmy. I parę takich spotkań z nim bardzo miłych miałam, ale żadnych stosunków głębszych z nim nie miałam nigdy. To są wszystko przesady. No cóż mogę powiedzieć? No i właśnie poprzez te imprezy i poprzez te żebranie ciągłe, bo trzeba było gdzieś wyciągnąć pieniądze, masę ludzi znalazłem, poznałem Francuzów. I z Cocteau miałem dobre stosunki i z najróżniejszymi ludźmi. Mnie szalenie kolejni koledzy lubili, bo ja mówiłem jedyny po francusku, więc ja jedyny mogłem mieć. No nie tylko za co się lubili. No i miałem troszkę stosunki i tak dalej, jeszcze nawet tak nie miałem. No i miałam moje imieniny i były takie dwie martwe natury moje, które ja sobie powiesiłem, które uważałam, że to jest nadzieja mojej przyszłości, że te martwe natury są dobre. I przyszedł Waliszewski i Cybis do mnie z butelką wina. Jeszcze miałam Ninkę tutaj, moją kuzynkę tam. No i w pewnym momencie Waliszewski poprosił, czy ja mogę mu zdjąć te martwe natury, bo on by chciał pokazać koledze, który wtedy ze Lwowa przyjechał. Więc ja byłem treflaty, bardzo byłem zadowolony, że chcę taki przykład o moim malarstwie. I pokazał mi, widzisz, to jest to, cośmy mówili w tramwaju. Ten przyjął do wiadomości i odwiesiliśmy. A potem jak zaczęli pić, to zaczęli tłumaczyć, co w tramwaju mówili. Więc w tramwaju mówili, że są ludzie, którzy są bardzo sympatyczni, bardzo uczciwi i bardzo pracowici, którzy nigdy w życiu malarzami nie będą. Ja na przykład byłem ja. I zdaje się, że ja wtedy naprawdę zrobiłem się malarzem. A jak wyglądał powrót po tak długiej przerwie do malowania po wojnie? Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Zupełnie nie miałem przerwy. Bardzo głęboko, zaraz weszłem w malarstwo po wojnie i od tego czasu nie widzę przerwy, nie widzę przerwy. A jeżeli chodzi o zmiany, no w ogóle wizja sama była może inna. Prędzej to, co ludzie nazywają potwornym, moje modele i moje te, że to może się zaakcentowało. A potem nawet i to odeszło i właściwie jedyna rzecz, której ja mam wrażenie, że ja coś może wniosłem w Polsce, to jest patiur, to jest, że mi chodziło zawsze o malarstwo przede wszystkim. No i mi się zdaje, że to wniósł tak samo Waliszewski, tak samo Cybis, tak samo Potworowski, absolutnie. A ty wniosłeś jednak coś dla mnie i muszę powiedzieć jednak wiele ważniejszego i to jest zresztą nasza dawna kłótnia, wiesz, o tym, czy istnieje w ogóle czysto malarstwo, jeżeli nie ma poetyki tego malarstwa. Ja myślę, że my byśmy się teraz w ogóle nie pokłócili. Ty już byś się ze mną nie pokłócił. Że ja bym się z tobą nie pokłócił. To jest ciekawe, w książce Kota jest to jeden z niewielu tekstów, gdzie kot krytykuje kogoś. I wydaje mi się, że on miał bardzo dużo racji w tym szkicu. Kiedy ja krytykowałem teoretyka. Tak, oczywiście. Ale to jest ciekawe, że... Przeciwko temu, co on sam maluje. On nadal nie chce tego dopuścić, że jednak to jest coś więcej niż ta tradycja kapistowska i to czyste malarstwo. Że nastąpiła jakaś zmiana, zresztą, że jakieś inne elementy były zawsze od początku. Zawsze były, oczywiście, że zawsze były. Naturalnie, że były. Były i w pewnym momencie były bardzo silne, to znaczy wizja. To, co kiedyś ci powiedziałem, bardzo się oburzyłeś, że w razie z tej grupy kapistów dla mnie ci, którzy są najbliżsi, to ci, którzy byli na zupełnie pograniczu ortodoksji kapistycznej, Nacht Samborski, Potworowski, no i ty przede wszystkim. Tak, Nacht Samborski, który był zawsze od początku moim nie tylko przyjacielem, ale mistrzem.
szalenie. Ale jako malarz też? Jako malarz. Tak? To on mi pierwszy powiedział, że pamiętaj, malarstwo zaczyna się od 3 tonów, a nie od 2. 2 zawsze pasują do siebie, a tylko 3 stwarza akord. I takie elementarne rzeczy. I pamiętam, jak on mi mówił, nigdy tak nie rysuj. To znaczy, nigdy nie temp, żeby nigdy linia nie była tempa. Rozumiesz? Są takie drobne rzeczy. A on był, przede wszystkim on mi szalenie pomagał, bo oni się żarli między sobą i on zawsze wszystkich godził i miał taki mądry spojrzenie na wszystko. I bardzo był, bardzo, bardzo go kochał. No i on zawsze, jak przyjeżdżał do Paryża, zawsze do mnie przyjeżdżał i do ostatniej chwili. No a Jan Cybis był dla mnie absolutist gehör. To jest to, że on miał szalone czucie i właściwie to nie było nic więcej. To był Cybis. Cybis był muzyk w sensie malarskim, wczucia malarskiego. A czy on malował kapustę, czy malował głowę kobiety, ils sont foutés. On sobie tego nie interesował. A to z czernią? Co? Z czernią. Z niedozwoloną czernią. A z niedozwoloną czernią to jest zupełnie moja prywatna sprawa. Zawsze było jeszcze podszewka, że czarne się używa od biedy, w konieczności. I pamiętam w 1935 roku była wystawa Beckmana na Rue Royale, gdzie jeden z krytyków spacerował i mówił, chciałbym mieć strzelby, żeby strzelać Francuzów. I tam widziałem takie chluśnięcie czarnej farby przy chluśnięciu żółtej. I naraz zobaczyłem, no czarna jest wspaniały kolor. Jak ty czujesz swój związek z Polską, w której byłeś w końcu tak krótko? Dzisiaj, teraz. No, że nie wyobrażam sobie niczego innego, jak że jestem Polakiem. No. Ale nie brakuje ci, że tam nie jesteś? Naturalnie, że brakuje, ale tu też nie przesadzajmy. Ja się tak włóczyłem po świecie. Byłem na Kresach, potem w Petersburgu, potem jeździłem po świecie, potem byłem w Paryżu. Ja miałem szczęśliwych 10 lat, jak wróciłem z Paryża i pracowałem w Warszawie i żyłem w Warszawie. To było moje to i Kraków. Tak jest. No nie, więc była wojna, nic nie mam do powiedzenia. Naturalnie byłem oficerem rezerwy i natychmiast weszłem do wojska i ani nie wystrzeliłem swojej karabinu żadnego. I cofaliśmy się ciągle, dostaliśmy się do niewoli w Chmielku pod Lwowem. No i od tego czasu zostaliśmy wywiezieni do obozu. I miałem prawie 2 lata, żyłem w obozie. I właśnie muszę powiedzieć, że jak teraz jeszcze czytałem Grossa i tak dalej, że właściwie ja wszędzie przeszedłem z suchą ręką. No rozumiesz, nigdy mnie nic złego nikt nie robił. W obozie byłem, ani mnie nie bili, ani głodowałem, jak normalnie się w obozie troszkę głoduje.
I tam się właściwie najwięcej Polskę odkryłem, bo muszę powiedzieć, że kogo ja w Polsce znam? Moją rodzinę i bohemy. Ja w ogóle endeków tak nie znosiłem, że ja w ogóle ich nie znałem. I tam polubiłeś endeków. A tam zobaczyłem endeków także, wśród których byli bardzo przyzwoici ludzie także. No, niektórzy. I bardzo mało ich tam. No, w każdym razie w obozie poznałem Polskę przy wszystkich warstwach i to było dla mnie bardzo wielkie przeżycie i bardzo cenne przeżycie. Więc cóż mogę więcej powiedzieć? I po tym, jak się wojsko zaczęło znowu tworzyć, to naturalnie ja zaraz do tego wojska trafiłem. Trzeba też dodać, że ty byłeś właśnie przecież w Starobielsku z tymi, którzy właśnie zginęli. Ale jak, nie... jak się stało, że ty ze Starobielska wyszedłeś? Nie, bo zaczęli nas wywozić, prawda? Ze Starobielska grupami. I w tej ostatniej grupie byli ci ludzie, którzy w Gryazowcu się spotkali potem. To byli ci jedyni, którzy zostali uratowani. Jedyni, którzy nie zginęli. Czy był jakiś klucz do wyboru tych ludzi? Myślisz, że klucz to był ścisły klucz przypadek? Nazywało się to papuga. Rozumiesz, że co dzień się mówiło, kto wyjeżdża. Ja szalenie zazdrościłem tym, którzy wyjeżdżali, bo były najniesłychane pogłoski robione naturalnie przez Rosjan. W nocy nas budzili, kto mówi o porumuńsku i kto mówi po grecku. Tośmy mieli wyobrażenie, że nas wywożą do Francji. Rozumiesz, jeszcze mieliśmy ciągle wrażenie, że Stalin jest w sojuszu z Francją, że nas do Francji wywożą, gdzie my się będziemy bić. Rozumiesz? Potem były inne takie pogłoski, które głosiły, ale o tym, żeby mieli ich tych wszystkich zamordować, to nie było w ogóle najmniejszego podejrzenia. Ja pamiętam takiego, był bardzo mi bliski człowiek, ciężki suchotnik, który zaczął ratować z tych suchot, dlatego bo się dowiedział, że jego żona i jego dziecko żyje. No jak jego odsyłali na śmierć, to dowódca pułku powiedział, że Bierzeszkow taki był, zazdroszczę panu, bo chciałbym jechać tam, gdzie pan jedzie. Także ciągle była wiadomość, że jest możliwe, że starców odeszlą do Polski, a reszta przechodzi do Niemiec. Przecież nic nie wiedzieliśmy o tym, co się miało dziać. To było świetnie zorganizowane. Przecież myśmy jeszcze wyszli z Rosji, jeszcze Katyń nie był znany. Myśmy o Katyniu się dowiedzieli już w Iranie. Ale wiedzieliśmy, że wśród paru tysięcy, kilkunastu tysięcy oficerów jest, całej masy oficerów nie ma i trzeba było ich gdzieś odkryć. Ich nie było. Ciągłe były wezwania i ciągłe były oczekiwania i to były bardzo dobrze zorganizowane ze strony sowieckiej, bo ciągle mówili nie mówcie, bo oni są na pewno w Kołymie albo gdzie nie ma komunikacji, że tylko na wiosnę będzie komunikacja. Także ja absolutnie nie wierzyłem, że oni zginęli. Ale Józiu, mam wrażenie, że jest jednak tutaj bardzo ciekawy zbieg okoliczności, dlatego że tak samo jak ciebie twój pierwszy dowódca pułku wysłał na poszukiwanie po rewolucyjnej Rosji zaginionych kolegów, tak samo Anders powierzył ci ostatecznie. Ja się zwróciłem do Andersa, którego znałem z dawnych lat, zaledwie, ale znałem go, czy on by zgodził się, żebym ja się zajął poszukiwaniem, bo byłem tak przekonany, że teraz jak ja jestem, od Andersa, który wtedy rozmawiał ze Stalinem i tak dalej, że ja ich odkryję. I Anders natychmiast zrobił ze mnie naczelnika poszukiwań tych. Miałem duże biuro, gdzie się spisywało wszystkich ludzi, którzy dawali wiadomości i którzy ze wszystkich stron do wojska spływali. I każdy z tych, co do nas spływał w łachmanach, bo gdzieś był w jakichś obozach, miał listę Polaków, błagając, żeby o nich telegrafować, żeby oni także byli wypuszczeni. A nie było nigdy nazwiska ani jednego z tych oficerów, naszych kolegów, którzy zginęli. Także tu już zaczęło być podejrzenie, że coś się z nimi dzieje.
I wtedy ja prosiłem, żeby się tym zająć. Ja wtedy pojechałem do Czkałowa, bo się dowiedziałem zupełnie bocznymi drogami, że szef wszystkich obozów jest ewakuowany do Czkałowa. I pamiętam, jak trafiłem tutaj do tego generała, byłem przyjęty, naraz trafiłem do ciepłego mieszkania i tam czekolady jakoś dzielili, podział, wiesz, takie oficerskie, jak się dzieje, tam coś dostawali. I przyszedłem do niego, on mnie najgrzeczniej przyjął, bo ten Stalin na początku listu podpisany przez Andersa to coś znaczyło. I ja mu powiedziałem, jak sytuacja jest, że nie znamy, nie wiemy, gdzie są ci oficerowie, że prosimy, żeby on mi te wiadomości dał. I co dla mnie było największym wydarzeniem, to znaczy nad jego głową, bo on mi nic nie powiedział, była cała mapa Rosji ze wszystkimi gwiazdami, mniejszymi czy większymi, wszystkich obozów. Znaczy mapa gułagu. Mapa gułagu miała cała. Także ja tam, no, jak mogłem, pamiętałem te miejsca centralne i mniej centralne tych obozów. On powiedział, że on nie ma nic do czynienia z oficerami polskimi, bo nigdy oni tu jemu dosłani nie byli, ale że on będzie starał się, badał, dowiadywał i żebym ja za dwa dni przyszedł i prosił, żebym ja jemu dał listy wszystkie. Naturalnie ja mu tych list nie dałem. I po dwóch dniach, tam czekałem i po dwóch dniach czy po dniu przyszedłem do niego. Wtedy zostałem przyjęty bardzo zimno. Powiedział, że nie ma mi nic do powiedzenia, że on wie dobrze, że ja nie mogę nigdzie się starać poza tylko centralą. I pożegnał się ze mną. I tyle. I wtedy jak wróciłem stamtąd do sztabu, to Anders mi powiedział, że NKWD do niego się zgłosiło, że on absolutnie zrobił pomyłkę, że mnie wysłał, bo przecież on chyba wie, że ja nie mogę żadnych informacji na zewnątrz otrzymywać. I wtedy Anders, typowym sportowym Andersem, powiedział, więc co, na przykład tylko centrala w Moskwie może o tym wiedzieć. Ach tak, tak, ja jego teraz wysyłam do Moskwy. I zaraz stamtąd, zaraz, nie zaraz, bo to są za nową historię, wyjechałem do Moskwy. I to była moja podróż, gdzie był list do Stalina, proszący mnie, żeby mnie... Ja liczyłem, że nie Stalina, ale chociażby szefa NKWD, tego skurwysynostego, Berię spotkam. Ale spotkałem tylko po długim oczekiwaniu, jakieś dwa tygodnie zdaje się, otrzymałem jego trzeciego zastępcę, Reichmana. No i napisałem raport bardzo bezczelny, mówiąc, że to pachnie sabotażem, dlatego, bo Stalin powiedział, że oni wszyscy muszą być oddani, a kto z dowódców tych obozów będzie zatrzymywać, my ich będziemy łamać. My będziemy ich łamać. Więc z takim listem miałem jakiś autorytet. No i dyrygowałem, pamiętam, musiałem dyktować ten list po rosyjsku. I był taki nieszczęsny, biedny jakiś Czech starszy, który na maszynistę mnie go wysłali, który drżał, jak to pisałem, bo uważał, że to jest potworny list. No dobrze, no i ten list przesłałem i po jakimś czasie, też musiałem dość długo czekać, Reichmann mnie przyjął. Reichmann mnie przyjął, zawsze był ktoś przy nim, bardzo wytwornie, grzecznie i bardzo chłodno. Przeczytał mi cały mój raport przy mnie, podkreślając ołówkiem, żebym ja widział, że on wszystko przeczytał. Powiedział, że ja jestem przyjacielem generała Andersa, ja nie wiem nic o tym, bo panie, to nie jest mój dział, ale postaram się z lagę.